Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj coś niesamowitego. Pierwszy raz po polsku gameplay z Teamfight Tactics. Cieszycie się? Bo ja się cieszę. Będziemy grali z paroma ludźmi z Riotu, z devami. Będziemy mieli także Amaza, Spaziego. Generalnie no po prostu sobie pogramy. Niekoniecznie wygramy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy od karuzeli, o której już wszyscy na pewno wiecie. Będziemy wybierać sobie jedną z postaci tutaj, z postaci zaczynających. Kogo sobie tu wybierzemy? Wybierzemy sobie może Blitzcranka. Chociaż może trzeba było wziąć jakiegoś castera. Blitzcrank jest na tyle ciekawy, że jest jedynym przedstawicielem robotów. I robot zaczyna od razu z maksymalną maną, jak widzicie. Dzięki czemu przyciąga przeciwnika sobie swoim ramieniem, bo to znaczy, że użyje ultimate'a. Ale Ultimate Blitzcranka to jest Rocket Grab, a nie jego AoE z Silencem. Do tego zaczyna on oczywiście z itemem, bo w karuzeli wszystkie postacie zawsze mają przedmiot. I w tym momencie jest to Recurve Bow, którego możemy użyć do kombinacji z czymś innym. Zobaczymy, jakie będziemy mieli itemy, jakie będą opcje. Pierwsza runda, przeciwko creepom. Na górze widzicie kolejne rundy. Pierwsza runda karuzela, druga runda... po prostu creepy, potem znowu creepy. Jak się będą kolejne pokazywać, no to będziemy znowu widzieli, co się dzieje. Nie mieliśmy sklepu, bo pierwsza runda oczywiście wybieramy tylko z karuzeli, z tworka. A, oprócz tego jeszcze Blitzcrank jest brawlerem. Jak mam więcej brawlerów w swojej kompozycji, no to dostajemy więcej health'a. Dostaliśmy 3 Jordle. W sensie 3 Tristany i 2 Nidale, full house. Dobra, sprzedajemy Blitzcranka. Bierzemy sobie od razu Tristanę. I jedną Nidali. Attack speed od razu na Tristanę. Explosive charge na ultimate. Tristana places a bomb on her current target that detonates after 3 attacks damage nearby enemies. Aha, czyli tego, którego atakuje, da mu ładunek wybuchowy na głowę, czy gdzieś tam, i wybucha po 3 atakach. Lub pewnie jak ktoś zginie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niezły damage będzie. Powinniśmy wygrać pierwszą rundę. Aha, widzieliście, była ta bomba. O, dostaliśmy przedmiot, Recurve Bow, czyli drugi taki sam przedmiot. One sobie siedzą tutaj w tych teseraktach. Więc jeśli połączymy te dwa przedmioty ze sobą, to dostaniemy przedmiot, który zdubluje nasz range atakujący. A oprócz tego nigdy będziemy nie mogli misować. Ale to chyba sobie jeszcze zostawimy. To jest Gunslinger? Tak. To weźmiemy sobie Luciana. I weźmiemy sobie jeszcze... tego pana. Dzięki temu mamy 3 Gunslingerów. Każdy Gunslinger ma 50% szans, żeby wystrzelić dodatkową kulkę. Wtedy. Czy chcemy zostawić... Dobra, na razie zostawiam przy tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może dostaniemy jakiś kolejny. Dobry krytyk. Graves jest na tyle ciekawą postacią, że atakuje ze swojego dzieła z close combatu, a nie range. Mogliśmy kupić też 2 Kha'Zix'y, ale chyba wolę zainwestować na razie w Gunslingerów. Co ciekawe, jak będziemy mieli jeszcze jednego Gunslingera, to już w ogóle będzie czat. Shapeshifterzy. Weźmiemy sobie Elise. I co jeszcze możemy wziąć? No nic, no zobaczymy. Pierwszy przeciwnik przed nami. Wiecie co? Wstawimy sobie tą Elise. Może nam się to przydać. Dużo przedmiotów tutaj mamy. Dużo przedmiotów. Ten dłuższy nie może dostać krytyków. No, ciężko. Ciężko wam powiem. Guardian Angel. Przegięcie. Przegięcie po prostu. Z czego to się robi? Z czego robimy Guardian Angel? Z BF-a i z pancerza. Yikes. Co my tu mamy? Kasadin. Mamy jeszcze jednego Jordla.
Chyba wziąłem tego Gunslingera jednak. Zrobimy tank. Nie mamy tanka typowego. To jest oczywiście duży problem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już mamy dwóch wildów. Czy to jest na drugim poziomie? Tak, to jest w drugim poziomie, nie dali. Ciężko będzie. Ciężko będzie, wam powiem. Ten kasarin się strasznie leczy. O, dostaję w ściry. No nic, no musimy z nim wystawić jakiegoś tanka, tylko nawet nie mamy za bardzo w co. Mogliśmy tego Mordekaisera może wziąć. O, no i zobaczymy. Będziemy pierwsi wybierać sobie postać, więc co my tu mamy? Weźmy sobie Volibera. Bo ma spatulę, czyli najważniejszy przedmiot, ten najrzadszy. Jeśli go połączymy z naszym łukiem, to będziemy mogli sobie też zrobić po prostu Blade Mastera. Teraz niekoniecznie urządza. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz nam po prostu jest potrzebny tank. Jakbyśmy dostali jeszcze na przykład jednego Glaciala. O. Veigar też jest pomysłem. To jest też tank. Dobra, sprzedamy. Nie, to jest Yordle. Robimy tak. I sprzedamy jeszcze. Co się będziemy sprzedawać? Nie, ale kupimy tego Glaciala. Mamy 4 Yordle, więc jest duża szansa, że nasi przeciwnicy będą misować ataki. Więc to nam troszkę czasu zbuduje. Miejmy nadzieję. No. Poszła bomba. Dobrze, pierwsze wygramy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dwie Vein. No, musimy użyć na level. Coś na pewno. W tym momencie moglibyśmy dobić sobie tutaj Volibera. Jakie mam synergie? Gunslinger, Brawler, Knight, Glacial, Sorcerer. Na razie kupimy te dwie Vein i tego Glaciala. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzę sporo upgrade'ów przeciwnika. Dwie drugopoziomowe postaci niestety. Może być ciężko. Może być nawet bardzo ciężko. Yikes! Ah. 10 damage'a. Musimy mieć jeszcze z dwa tanki. Dwa razy Ari. Ciężko tutaj wymyślić, co ja mogę wziąć. Mogę wziąć sobie Shena. Tą Ari jeszcze dodatkowo. Może będziemy jakiś upgrade mieć. Potrzebujemy coś z upgrade'em. To na pewno. No, gdyby się pozbyć tego Garena. A, dostał z ultimate'a. Nie, Veigar, co ty żeś wybrał za target? No, dostaliśmy niestety znowu. Mocno, srogo obrażeń. Tutaj są dwa warusy. Dobra, weźmiemy te dwie jeszcze fiory. Może coś się nam tutaj uda z tego wyczarować. Ale potrzebujemy zdecydowanie upgrade. Jest Braum.
Wyrzucimy sobie Jordla. Stawimy Brauma, więc mamy też Glaciale w tym momencie. Jest Ranger Glacial, Ashe. Też jest ważne. Zamiast Veigara w tej chwili weźmiemy. Dobra, sprzedajemy ją. Sprzedajemy Shena. Będziemy musieli zainwestować po prostu w Glacialę. Jak widzicie, będzie to zdawało egzamin. Dostałem dosyć duże ogłuszenie. Zamrożenie od razu. Albo i nie będzie zdawało egzaminu, bo nie mamy wystarczająco damage'u. Jasny gwint. No, chyba sobie sama nie poradzi niestety. Chociażby chciała. Niestety. Staliśmy dwa obrażenia przez to. No, ale nic nie poradzimy. Sejuani. To jest ważne. Druga Poppy. Wyrzucimy sobie Poppy, wstawimy Sejuani. Żebyśmy mieli cztery glaciale w tym momencie. Niestety inne w tej chwili synergie. No niestety nic po prostu innego nie mamy. Ciężko mi też w tej chwili wyskautować, co inni przeciwnicy robią. To były Noble i Knighty. Chciałem zobaczyć, czy ktoś używa dużej ilości Glaciali. Ale nie wydaje mi się. Jak widzicie, na połowie mapy nikogo nie ma, dlatego że ludzie się po prostu przemieszczają do kogoś innego. Jest to naprawdę super mechanika. No niestety, nasz build się trochę nie sprawdza, ale to dlatego, że po prostu nie mamy za bardzo nawet kogo wstawić za bardzo. Dostajemy duże wciry. Staliśmy co? Noble Guardiana za czwórkę. No nie możemy tego teraz wstawić. Nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, tak, speed na Ashe. Może nas to troszkę chociaż podratuje. Ale generalnie power level przeciwników jest po prostu o wiele większy niż nasz. Bo nic nie mamy zaprogramowane. Wszystko na pierwszym levelu. Nic nie dostajemy lepszego. I to jest niestety duży problem. Niestety ta Lulu jest problematyczna. Dużo jest obrażeń. Niestety nie możemy też sprawdzić, ile przeciwnicy mają w tej chwili golda. Mamy 35% na stan dwusekundowy. Kolejna karuzela. Może tym razem coś dobierzemy do siebie. Ale niestety... Nic tu dla siebie nie widzę. Kindreda po prostu sobie weźmiemy i to tyle. Bo niestety żadna inna postać nam tu nie pasowała. BF-a to dostaliśmy. Możemy to wykombinować sobie z naszym łukiem, tam mam 5% szansę. Mieć 100% krytyki. No jest to coś. Uff. Druga Lulu. Ale ciągle nie jest to coś, co nas ratuje. No nic, no wytrzymamy jeszcze jedną rundę i postaramy się ratować. Ale będzie ciężko. Ile to obrażeń? 7.
Jeszcze bez tragedii. Ale no po prostu musimy mieć jakiś upgrade. Brakuje nam jednej popi, brakuje nam wszystkich glacieli tak naprawdę. A nikt inny... O, ktoś tam horduje ich chyba na benchu. Gdzie to było? Tutaj. Dlaczego? Po co ci oni? O nie. Niedobrze. Niedobrze. Jest popi. Musimy ją stawić, to znasz jedyny drugopoziomowy. Drugi Veigar. Może coś ta popie nam pomoże. No niestety trzeci poziom Kha'Zix. No, to jest rzeźnia. To jest rzeźnia. Ale Kha'Zix się zablokował. No, tu macie open beta właśnie. Znaczy w sensie alpha build. Może przez ten mod uda nam się przetrwać. Jak widzicie, chyba nam się uda. Nice Kha'Zix. Kolejna popi, ale nas to nie ratuje. Jesteśmy na 29 HP. Naprawdę potrzebujemy Lulu albo Veigara. Raz zrolujemy. Niestety niczego się nam to nie przydało. Przeciwnik ma Vayna, ma Varusa. Znaczy ma Vayne, Varusa. Ale może nasze Glacial tutaj zdziałają cuda. Troszkę RNG by się przydało, jeśli chodzi o te stany. No, ale wygląda ciężko. Za dużo mają tank. Za dużo tanków. Dramat. 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 Okej, przynajmniej jedna postać umarła jeszcze. Zostaliśmy 12, więc mam jeszcze 17 HP. Kasarin, Shyvana, Ahri, Rek'Sai. Braum drugi. Veigar jest. Glacial. Musimy się ratować. Volibear. No nic. Musimy stawić tego Veigara levelu drugiego. Sprzedamy tą popi. Jakieś przedmioty by się przydało w ogóle. No udało się przeżyć tutaj versus creepy. Znaczy tam Veigar za dużo tu nie zdziałał. Dwa Swainy. I Lulu. Okej. No dobra. A Swain jest... Shapeshifterem. No nie, zacznę, co z tego wyniknie. Mamy teraz trochę inną strategię niż mieliśmy. No, niestety damage nam ciągle brakuje. O, mamy 1 HP. No, nasz build się nie sprawdza. Jest Volibear. 4, 8, 12, 16. 4. Nie starczy nam na level. Dobra, musimy sprzedać do Vayne. Swainy. Wstawiamy Volibeara. To jest nasza jedyna szansa obecnie. To jest nasza jedyna szansa obecnie, żeby może się uratować. To jest sami kasterzy.
i shapeshifterzy. No niestety odbra... Bardzo dużo damage teraz dostaliśmy. Czy jesteśmy w stanie to przeżyć? Kolejny ultimate. Od Branda. Dobra, przeżyliśmy, przeżyliśmy. Udało się. Ale jest ciężko, jest ciężko. Musieliśmy zużyć całego swojego golda. Czy jest to coś, co nam pomoże? Yasuo, Miss Fortune. Sejuani. Musimy wziąć Sejuani sobie. Jeśli ją zabrajdujemy do drugiego levelu, to może będzie jakaś szansa. 3, 6, chyba wszyscy są tutaj na szóstym poziomie, siódmy niestety. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 7, 3, 6, 3, 6. Okej, okay, więc prawie większość jest na szóstym poziomie. To może będziemy się jakoś jeszcze w stanie tu uratować. Po co nam Blade Master ten był? To niepotrzebnie to zrobiliśmy. Anivia i Sejuani. Oj. Nie, niestety Anivia nie wleciała. Chciałem wymienić za Lulu. Ale mamy Sejuani kolejnego levelu, więc może nam się uda. Niestety przedmiot na Woliberze jest totalnie niepotrzebny. Nam się uda to przeżyć. Czy nam się uda to przeżyć? Chyba nam się uda. Znowu na jednym HP. Zadaliśmy trochę obrażeń naszemu przeciwnikowi. Lulu wyjdzie. Wyjdzie ten pan. Czy może Veigar? No niestety nie jesteśmy w stanie jeszcze teraz sprawdzić także damage'u. Nie wiem. Nie jestem pewien, czy lepiej nam pójść w Lili? Lulu w sensie? Czy w Veigara? Ciężko tutaj zdecydować. Zresztą nie znam nawet postaci tak dobrze. Niestety ten Warwick ma 1 000 000 HP. 3 przedmioty w sobie. Z trzeciego levelu. Trzecia gwiazdka. Chyba to będzie koniec nas. Tak mi się coś zdaje. Złotej postaci to my nie pokonamy. Zbyt potężne to jest. O, to by było na tyle. Niestety to jest nasza śmierć. Okej. Okay. To była niestety nasza śmierć. Dwóch graczy jeszcze było na szóstym poziomie. Jak widzicie, był u nas problem, że nie mogliśmy przeżyć early game'a. Nie mieliśmy żadnych upgrade'ów. No ale gra się i tak fajnie. Trzeba poznać wszystkie strategie, żeby wiedzieć, co się dzieje. Więc dobra, ja zaczynam kolejną grę. Nagramy sobie kolejny odcinek.